Siemanko, tutaj Pablo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Materiał pogadankowy. Dzisiaj pogadamy sobie o tym, dlaczego nie osiągasz celu, mimo postawionych swoich celów tradingowych, Jak zoptymalizować, czyli słowo którego nie lubię w dzisiejszych czasach, swój cel, a bardziej swoje działania, żeby osiągnąć ten cel. Także co, przechodzę do materiału. To jeszcze chciałbym poinformować, że w newsletterze od teraz będą występować też ekskluzywne filmy. Po prostu nagrane przeze mnie. Ostatni taki newsletter poleciał w niedzielę z właśnie ekskluzywnym filmem, tylko dla osób, które mają dostęp do newslettera. Także jeśli chcesz mieć dostęp do dodatkowych filmów edukacyjnych, śmiało zapisz do newslettera. Nic to nie kosztuje, jest to całkowicie za darmo. Oraz przypominam też, jak w każdym materiale, o darmowym kursie, który możesz obejrzeć, lub o współpracy, którą możesz ze mną podjąć. Także przechodzę do materiału i postawmy sobie osobę, która chce osiągnąć sukces w tradingu, Chce po prostu być profitowa. Co najczęściej takie osoby robią? Skupiałem się na tym, żeby być profitowym traderem, ale nie skupiałem się na tym, jakie działania powinni wykonać, żeby stać się tym profitowym traderem. Tak? Bo samo zostanie profitowym traderem nie bierze się znikąd. Okay? Musicie. Wykonać pracę, żeby znalazła się w tym miejscu, co oczywiście nie jest niczym odkrywczym. Każdy to raczej wie, może nie wie. Także, jak to zrobić według mnie? Jakie ja widzę najczęstsze błędy po osobach, z którymi współpracuję, które do mnie przychodzą po prostu współpracować? Co widzę, co ich sabotuje, że tak powiem, co sabotuje ich proces w osiągnięciu sukcesu? Najczęściej sytuacja wygląda w następujący sposób. Mamy, że tak powiem, dwa typy. Podzielę sobie tutaj ekran. Mamy jeden i mamy dwa. Pierwszy typ to jest osoba, że tak powiem, dbająca o samorozwój, wpadająca w pułapkę samorozwoju. Czyli tak, o, wstanie, piąta rano, medytacja, bieganie i tak dalej. I generalnie jej rutyna kończy się o godzinie dziewiątej. Tu już mówię, oczywiście. Bardziej, że tak powiem, daje przykład, który jest po prostu absurdalny, żeby bardziej to zobrazować. Jej rutyna poranna trwa 4 godziny. Czyli taka osoba 4 godziny czasu w ciągu dnia marnuje na to, by... Marnuje. Marnować, nie marnować. Nazwijmy to jak chcemy. Zaraz wyjaśnię, co mam na myśli mówiąc marnować. Marnuje 4 godziny czasu... Na poradną rutynę, która niby jej pomaga w samorozwoju. Medytacja, bieganie, opalanie się na plaży i tak dalej, naświetlanie odbytu i wiele innych tam pierdół, które teraz są popularne w internecie. I to jest osoba numer dwa. Jest osoba druga, która robi absolutnie nic. Czyli po prostu wstaje. I totalnie nie ma żadnego planu dnia. Okay? Nie ma swojej rutyny. Po prostu wstajemy je zęby i siku i to jest jej podstawowa rutyna. I teraz osoba 1 oraz osoba 2 robią zasadniczy błąd. Niby powiecie, że ta osoba 1 jest bardziej produktywna. Otóż nie. Rozróżnijmy bycie produktywnym, a bycie aktywnym. Dla mnie osoba 1 i osoba 2 nie różnią się praktycznie niczym. Teraz Wam wytłumaczę dlaczego. Celem tej osoby jest zostać profitowym traderem i celem tej osoby też jest zostać profitowym traderem. Teraz. Osoba, która na pierwszy rzut oka wygląda na produktywną, na dobrą sprawę nie robi żadnego działania, które bezpośrednio przybliża ją do sukcesu, w dziedzinie, w której chce osiągnąć sukces. Druga osoba też absolutnie nie robi nic w dziedzinie, która chce, w której chce osiągnąć sukces. I to jest podstawowy punkt, Że taka osoba będzie narzekała na brak czasu, ze względu na to, ile czasu poświęca na rzeczy, które wedle. Tego, co chce osiągnąć, czyli wedle celu zostania prawidłowym traderem, nie przybliżającym do celu. 4 godziny poświęca na to, żeby robić coś, co bezpośrednio, podkreślam bezpośrednio, nie przybliża ją do osiągnięcia celu. Druga osoba ma dużo czasu, ale poświęca absolutnie zero czasu na jakąkolwiek aktywność przybliżającą ją do celu. Teraz, jak to powinno wyglądać? Według mnie, <laughs> zastanówcie się, Jakie działania przybliżają Was do osiągnięcia celu? 1. Na przykład, backtesting. 2. Okay. Prowadzenie dziennika tradera. 3. To, co ja uwielbiam robić na podstawie moich tradeów. Podsumowanie tygodnia, podsumowanie miesiąca. Dajmy sobie podsumowanie tygodnia, podsumowanie miesiąca. Zapisanie moich tradeów wszystkich w skali tygodnia, w skali miesiąca, wyciągnięcie z nich wniosków, analiza tych trade'ów, co mogłem zrobić lepiej, co zrobiłem dobrze, co spierdoliłem, dosłownie mówiąc, jakie informacje zwrotne z tego mogę wykorzystać. I to są rzeczy i działania, które przybliżają mnie do osiągnięcia celu, prawda? I tak powinno wyglądać wasze działanie. Tak powinien wyglądać wasz plan. Najważniejszym planem Jakim powinniście się kierować, to są działania, które przybliżają was do osiągnięcia celu. Nie musicie biegać o 6 rano, możecie biegać o 14. Nie musicie medytować o 6 rano, możecie medytować przed pójściem spać. Najważniejsze zadania to są te zadania, które przybliżają was do osiągnięcia celu. To jest moja podstawa myślenia. Teraz, jeśli mamy jakiś plan i się go trzymamy, i ten plan jest najgorszy na świecie. To jest tylko i wyłącznie moja teoria. Ale jest konsekwentnie wykonywany, to i tak przyniesie jakiekolwiek rezultaty. Okay? I tak przyniesie rezultaty. Nawet najgorszy plan. To nie perfekcyjny plan powoduje, że osiągamy rezultaty, tylko działanie przez długi okres czasu. W odpowiednim kierunku przynosi rezultaty. Czy to działanie będzie najbardziej optymalne? Nie, bo nie zawsze da się zrobić idealny plan na samym starcie. Ale działanie to zawsze działanie. Nic nie przewyższy roli działania i iścia po prostu naprzód. To jest takie moje podejście do wyznaczania celów tradingu. I nie tylko, i w życiu. Tej zasady trzymam się wszędzie. Żadne działanie nie idzie na marne, żadna praca nie idzie na marne. Teraz, tobie by się wydaje, że jest to bez sensu, dajmy na to: straciłeś dwa miesiące na, nauki, na naukę fali fal Eliota. Nie zarabiasz na falach Eliota. Super, nie zarabiasz, ale ten nie jest czas zmarnowany. Dlaczego? Bo dzięki temu masz informację zwrotną, co działa, a co nie. Znajdziesz elementy w tej metodzie, które działają, które nie. Będziesz mógł te elementy pojedyncze działające zastosować w stworzeniu swojej metody. Ok? To jest wszystko. Po coś? Każde działanie nie idzie na marne. I wiele osób się gubi w czymś takim. Bo myślą, a, zrobiłem to i to, a to nie przyniosło rezultatów. Super! Dzięki temu to wiesz, gdybyś nie wykonał tej pracy, byś tego nie wiedział. Ja nie byłbym w tym miejscu, gdzie teraz jestem, gdybym nie wykonał tej pracy, którą wykonałem, bo bym nie wiedział, co działa, co nie działa. To jest ta wiedza, którą nabieracie, to doświadczenie, którego nie kupicie. Po prostu. Także pamiętajcie: skupiajcie się na działaniach przybliżających Was do celu. Nie na tym, co jest modne, propagowane teraz w internecie jako bycie produktywnym, bo to nie jest bycie produktywnym, tylko bycie aktywnym. Dla mnie produktywność oznacza zbliżanie się do celu, który wyznaczyłeś i wykonywanie działań, które Cię do niego przybliżają. Mówi do Was Pablo, trochę odmienny materiał. Dajcie znać jak Wam się podobał. I co? Do usłyszenia w podobnych materiałach. Jeśli będziecie chcieli tego typu materiałów więcej na moim kanale, śmiało dajcie znać i będziemy po prostu działać w określony sposób. Jeszcze jedna informacja, ruszył turniej w SOT na Bybit, w którym jeśli weźmiecie udział z linku w opisie, który macie, będziecie mogli uzyskać dostęp do kanału Telegram, do którego będziecie mogli uzyskać dostęp, gdzie stawiam na czas właśnie turnieju swój daily update, gdzie możecie oglądać moje analizy rynku całkowicie za darmo, tylko tak jak mówię, warunkiem jest dołączenie do właśnie naszej drużyny, jeśli chodzi o ten turniej. Także pozdrawiam serdecznie.